Kierepkę. Witam wójta gminy Adamówka, pana Edwarda Jaruziewicza. Miałem powiedzieć ósmej kadencji, ale powiem ośmiu kadencji. Witam sekretarza gminy, pana Łukasza Kominko. Witam skarbnika gminy, panią Annę Skórską. Witam panią dyrektor Centrum Usług Społecznych Malwinę Misiąg. Witam panią dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej Ewelinę Barszak. Witam panią dyrektor Szkoły Podstawowej w Majdanie Sieniawskiej Małgorzatę Leja. Witam pana dyrektora Szkoły Podstawowej w Adamówce Józefa Połcia. Witam panie i panów sołtysów z terenu naszej gminy, a także obsługującą nas panią Anię i pana, który obsługuje nam dzisiejsze głosowanie. Obradować będziemy zgodnie z porządkiem obrad, jaki ustalił nam komisarz wyborczy w Przemyślu, załączonym do powiadomienia na sesję. Wszyscy powinni dostać, także to jest ślubowanie radnych, wybór przewodniczącego. W takim razie proszę przewodniczącego Gminnej Komisji Wyborczej w Adamówce, pana Pawła Kosiora, o przedstawienie wyników wyborów do Rady Gminy Adamówka i na wójta Gminy Adamówka. Proszę bardzo. Dzień dobry. Szanowni Państwo, jako przewodniczący Gminnej Komisji Wyborczej będę miał ten zaszczyt przedstawić Państwu wyniki wyborów samorządowych z dnia 7 kwietnia 2024 roku. Wybory do Rady Gminy Adamówka zostały przeprowadzone w 15 okręgach wyborczych. Uprawnionych do głosowania było 3279 osób. W głosowaniu udział wzięło 1847 osób, co daje nam frekwencję na poziomie 56,33%. Drodzy Państwo, w okręgu wyborczym numer 1 uprawnionych do głosowania było 241 osób. Głosów ważnie oddanych było 146, a z wynikiem 86 głosów ważnych radną w tym okręgu została wybrana pani Nieckarz Monika z Komitetu Wyborczego Wyborców Sięgnijmy po lepsze. W okręgu wyborczym numer 2 uprawnionych do głosowania było 236 osób, głosów ważnie oddanych 164. Z wynikiem 76 głosów ważnie oddanych radnym został wybrany Stoncel Tadeusz Antoni, Komitet Wyborczy Wyborców Rozwój i Gospodarność Gmina Adamówka. Okręg wyborczy numer 3. Uprawnionych do głosowania było 274 osoby, głosów ważnie oddanych 145, a z wynikiem 74 ważnie oddanych głosów radnym został wybrany pan Popik Józef, Komitet Wyborczy Wyborców Rozwój i Gospodarność Gminy Adamówka. Okręg wyborczy numer 4. Uprawnionych do głosowania było 196 osób, głosów ważnie oddanych 85, z wynikiem 40 ważnie oddanych głosów radnym został wybrany pan Bobko Czesław, Komitet Wyborczy Wyborców Rozwój i Gospodarność Gminy Adamówka. Okręg wyborczy numer 5. Uprawnionych do głosowania było 190 osób, głosów ważnie oddanych 104, z wynikiem 66 głosów radnym został wybrany Lisik Artur Stanisław, Komitet Wyborczy Wyborców Prawica Ziemi Przeworskiej. Okręg wyborczy numer 6. Uprawnionych do głosowania było 202 osoby, głosów ważnie oddanych 129, a z wynikiem 53 głosów ważnych radnym został wybrany pan Barszczak Kamil, Komitet Wyborczy Wyborców Rozwój i Gospodarność Gminy Adamówka. Okręg wyborczy numer 7. Uprawnionych do głosowania było 210 osób, głosów ważnie oddanych 120,
a z wynikiem 72 ważnie oddanych głosów radnym został wybrany pan Szewczyk Tomasz Adam, Komitet Wyborczy Wyborców Rozwój i Gospodarność Gminy Adamówka. Okręg wyborczy numer 8. Uprawnionych do głosowania było 174 osoby, głosów ważnie oddanych 90, a z wynikiem 36 ważnie oddanych głosów radnym został wybrany pan Ciurko Zdzisław, Komitet Wyborczy Wyborców Prawica Ziemi Przeworskiej. Okręg wyborczy numer 9. Uprawnionych do głosowania było 285 osób, głosów ważnie oddanych 151, a z wynikiem 92 zgromadzonych głosów radnym został wybrany pan Pokrywka Piotr, Komitet Wyborczy Wyborców Sięgnijmy po lepsze. Okręg wyborczy numer 10. Uprawnionych do głosowania było 267 osób, głosów ważnie oddanych 149, a z wynikiem 119 ważnie zgromadzonych głosów radnym został wybrany Buza Sławomir Leszek, Komitet Wyborczy Wyborców Rozwój i Gospodarność Gminy Adamówka. Okręg wyborczy numer 11. Uprawnionych do głosowania było 150 osób, głosów ważnie oddanych 94, a z wynikiem 51 głosów radnym został wybrany Kierepka Jacek Ryszard, Komitet Wyborczy Wyborców Sięgnijmy po lepsze. Okręg wyborczy numer 12. Uprawnionych do głosowania było 144 osoby, głosów ważnie oddanych 71. Z wynikiem 40 ważnie oddanych głosów radnym został wybrany pan Brzyski Adam, Komitet Wyborczy Wyborców Prawica Ziemi Przeworskiej. Okręg wyborczy numer 13. Uprawnionych do głosowania było 276 osób, głosów ważnie oddanych 144. Ze zgromadzoną liczbą 81 ważnie oddanych głosów radnym został wybrany pan Nicowski Ryszard Stanisław, Komitet Wyborczy Wyborców Rozwój i Gospodarność Gminy Adamówka. Okręg wyborczy numer 14. Uprawnionych do głosowania było 325 osób, głosów ważnie oddanych 164, a z wynikiem 89 ważnie oddanych głosów radną została wybrana pani Działa Agnieszka, Komitet Wyborczy Wyborców Sięgnijmy po lepsze. I okręg numer 15. Uprawnionych do głosowania 109 osób, głosów ważnie oddanych 59. Radną została wybrana pani Lachawiec Anna, Komitet Wyborczy Wyborców Sięgnijmy po lepsze. I drodzy państwo, w wyborach wójta gminy Adamówka wyboru dokonano spośród dwóch kandydatów. Uprawnionych do głosowania było 3279 osób. Zagłosowało 1847 osób, co dało nam frekwencję na poziomie 56,33%. Wybrany kandydat uzyskał 1144 głosy ważne i wójtem gminy Adamówka wybrany został pan Kierepka Jacek. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Po ogłoszeniu wyników wyborów przystępujemy do ślubowania, które składają radni. Ślubowanie odbywa się w ten sposób, że po odczytaniu rotu ślubowania przez radnego seniora, najmłodszy wiekiem radny Kamil Barszak będzie odczytywał kolejne nazwiska radnych, którzy po powstaniu wypowiadają słowo ślubują. Ślubowanie może być złożone z dodatkiem formuły tak mi dopomóż Bóg. Odczytuję rotę ślubowania. Wierny Konstytucji. Dziękuję bardzo. Tego nie było w programie stawanie radnych, ale dziękuję bardzo za poszanowanie. Wierny Konstytucji i prawu Rzeczpospolitej Polskiej ślubują uroczyście obowiązki radnego sprawować godnie, rzetelnie i uczciwie, mając na względzie dobro mojej gminy i jej mieszkańców. Dziękuję bardzo. Ponieważ pierwszym na liście jest najmłodszy, ja wywołam do ślubowania. Kamil Barszak.
Dziękuję bardzo. Wybrani radni złożyli ślubowanie. Teraz proszę przewodniczącego Komisji Wyborczej o przekazanie wybranym radnym zaświadczenia o wyborze. Zapraszam po odebranie zaświadczenia radną gminy Adamówka, panią Nieckarz Monikę. Zapraszamy radnego gminy Adamówka, pan Stoncel Tadeusz. Zapraszamy radnego gminy Adamówka, pan Popik Józef. Radny gminy Adamówka, pan Bobko Czesław. Zapraszam radnego gminy Adamówka, pan Lisik Artur. Zapraszam radnego gminy Adamówka, pan Barszczak Kamil. Zapraszam radnego gminy Adamówka, pan Szewczyk Tomasz. Zapraszam radnego gminy Adamówka, pan Ciurko Zdzisław. Zapraszam radnego gminy Adamówka, pan Pokrywka Piotr. Zapraszam radnego gminy Adamówka, pan Buza Sławomir. Zapraszam radnego gminy Adamówka, pan Kierepka Jacek. Zapraszam radnego gminy Adamówka, pan Brzyski Adam. Zapraszam radnego gminy Adamówka, pan Nicowski Ryszard. Zapraszam radną gminy Adamówka, panią Działo Agnieszka. I zapraszam panią radną gminy Adamówka, panią Lachawiec Anna. I przekazuję głos panu seniorowi. Dziękuję bardzo. Stwierdzam, że na 15 radnych ślubowanie złożyło 15 radnych. W związku z powyższym obrady sesji są prawomocne. Przystępujemy do wyboru przewodniczącego Rady Gminy. Ponieważ wybory przewodniczącego Rady są tajne, musimy powołać komisję skrutacyjną. Proponuję trzyosobowy skład komisji. Czy są inne wnioski? W takim razie przystępujemy do głosowania. Kto z pań i panów radnych jest za tym, aby komisja skrutacyjna pracowała w trzyosobowym składzie? Proszę o głosować. Kto jest za, kto jest przeciw, kto się wstrzymuje?
głosujemy tymi brakuje trzech. Proszę sprawdzić. Jeszcze ktoś jeden. Jest. Dziękuję bardzo. Stwierdzam, że komisja została powołana jednogłośnie. Za jest 15 radnych. Teraz proszę o zgłaszanie kandydatów do składu komisji skrutacyjnej. Proszę. W takim razie poddaję pod głosowanie. Kto jest za tym, żeby komisja skrutacyjna pracowała w składzie? Nicocki, Ciurko, Nieckarz. Proszę o głosowanie. Dziękuję bardzo. Stwierdzam, że komisja skrutacyjna została wybrana 15 głosami za przy braku przeciwu. Proszę o zgłaszanie kandydatów na przewodniczącego Rady Gminy Adamówka. Proszę bardzo. Proszę bardzo. Są jeszcze kandydatury? W takim razie ogłaszam chwilę przerwy. Proszę komisję skrutacyjną. Przepraszam, słusznie. Mam pytanie, czy pan radny Artur Lisiek wyraża zgodę na kandydowanie na przewodniczącego? Dziękuję. Mam pytanie do pana Jacka Kierepki. Czy wyraża zgodę na kandydowanie na przewodniczącego? Dziękuję bardzo. W takim razie ogłaszam chwilę przerwy. Proszę komisję skrutacyjną o przygotowanie i o konstytuowanie się. Oczywiście trzeba wybrać przewodniczącego komisji, który później złoży wyniki głosowania.
Widzę, że komisja gotowa jest do przyjęcia przeprowadzenia wyborów. Proszę bardzo, wybieramy. Szanowni Państwo, komisja skrutacyjna przystępuje do wyboru przewodniczącego Rady Gminy. Przewodniczącego Rady Gminy wybiera się spośród dowolnych liczby kandydatów zgłoszonych przez radnych uczestniczących w sesji za zgodą tych kandydatów. Zgoda na kandydowanie na przewodniczącego Rady Gminy powinna być wyrażona na piśmie lub ustnie do protokołu. Kandydatem na przewodniczącego Rady Gminy może być wyłącznie radny Rady Gminy. Przewodniczącego Rady Gminy wybiera się zgodnie z artykułem 19 ustawy z dnia 8 marca 1909 roku o samorządzie gminnym. To jest dziennik ustaw z dnia 24 roku, pozycja 609, bezwzględną większością głosów w obecności co najmniej połowy ustawowej składy Rady w głosowaniu tajnym. Głosowania dokonuje się na kartach oznaczonych pieczęcią Rady Gminy. Karty do głosowania wydaje komisja skrutacyjna do rąk każdego radnego po imiennym wywołaniu. Na karcie do głosowania umieszcza się imiona i nazwiska wnioskowanych kandydatów na przewodniczącego Rady Gminy w kolejności alfabetycznej. Głosowania dokonuje się poprzez postawienie znaku X w kratce obok nazwiska kandydata, na którego oddaje się głos. Można postawić tylko jeden znak X na karcie do głosowania. W przypadku nieumieszczenia znaku X w żadnej kartce lub umieszczenia większej liczby znaków X niż jeden głos uznaje się za nieważny. W przypadku zgłoszenia jednego kandydata przy nazwisku kandydata umieszcza się kratki z oznaczeniem za, przeciw, wstrzymuję się. Głosowanie tajne odbywa się w ten sposób, że każdy radny wywołany w porządku alfabetycznym, odebrawszy od komisji skrutacyjnej kartę do głosowania, dokonuje wyboru w miejscu zapewniając tajność głosowania, a następnie wrzuca kartę do urny. Przewodniczący komisji skrutacyjnej ogłasza wyniki głosowania tajnego niezwłocznie po ich ustaleniu. Jak rozumiem, kandydaci na przewodniczącego zgodzili się kandydować. Przystępujemy do głosowania. Poproszę pana Barszczaka Kamila. Pan Bobko Czesław. Pan Brzyski Adam. Pan Buza Sławomir.
Pan Ciurko Zdzisław. Pani Działo Agnieszka. Pan Kierepka Jacek. Pani Lachawiec Anna. Pan Lisik Artur. Pan Nicowski Ryszard. Pani Nieckarz Monika. Pan Pokrywka Piotr. Pan Popik Józef. Pan Stoncel Tadeusz. I pan Szewczyk Tomasz.
Widzę, że komisja skończyła już liczenie głosów. Proszę przewodniczącego komisji o podanie wyniku głosowania na przewodniczącego Rady Gminy Adamówka. Wysoka Rado, protokół z obliczenia głosów oddanych w głosowaniu w wyborach na przewodniczącego Rady Gminy Adamówka sporządzonego na sesji Rady Gminy w dniu 7 maja 2024 roku. Komisja skrutacyjna w składzie przewodniczący Ryszard Nicowski, protokolant komisji Mieckarz Monika, członek komisji Ciurko Zdzisław. Po wyjęciu kart z urny i ich przeliczeniu stwierdza się, co następuje. Liczba radnych Rady Gminy Adamówka obecnych na sesji uprawnionych do głosowania 15 radnych. Na przewodniczącego Rady Gminy Adamówka zgłoszono dwóch kandydatów. Kierepka Jacek i Lisik Artur. Liczba radnych, którym wydano karty do głosowania 15. Liczba kart wyjętych z urny 15. Liczba głosów ważnych 15. Liczba głosów ważnych dokonanych, oddanych na pana Jacka Kierepkę Jacek 4. Liczba głosów ważnych oddanych na pana Lisik Artur 11. Wobec powyższego komisja skrutacyjna stwierdza, że przewodniczącym Rady Gminy Adamówka 9 kadencji został wybrany pan Lisik Artur. Gratuluję. Dziękuję komisji za podanie wyników głosowania. Gratuluję nowemu przewodniczącemu Rady Gminy Adamówka i zapraszam na miejsce. Przekazuję pałeczkę prowadzenia dalszej toku narady. Uchwałę Rady Gminy Adamówka z dnia 7 maja 2024 roku w sprawie wyboru przewodniczącego Rady Gminy Adamówka. Działając na podstawie artykułu 19 ustawy 1 z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym, Dziennik Ustaw z 2023 roku, pozycja 40 z pozycją zmian, Rada Gminy Adamówka postanawia dokonać wyboru przewodniczącego Rady Gminy Adamówka pana Artura Lisika. Uchwała wchodzi z dniem podjęcia. Dziękuję bardzo. Dziękuję paniom i panom radnym za powierzenie mi tak zaszczytnej funkcji przewodniczącego Rady Gminy Adamówka. Szczególnie dziękuję tym radnym, którzy oddali głos na moją osobę. Ale chciałem z tego miejsca powiedzieć, że będę się starał wszystkich radnych traktować jednakowo. I oby tak to wszystko fajnie poszło nam jak w ostatnich kadencjach. Także dziękuję bardzo. Proponuję teraz dalszą część. Proponuję rozszerzenie porządku obrad dzisiejszej sesji o następujące punkty. Wybór wiceprzewodniczących Rady Gminy. Złożenie ślubowania przez wójta gminy. Informacja ustępującego wójta o stanie gminy Adamówka. Sprawy różne i wolne wnioski. I jako ostatni punkt zakończenie obrad. Także proponuję przystąpić do głosowania. I kto z pań, panów radnych jest za przyjęciem proponowanego porządku obrad? Proszę oddać głos.
Dziękuję. Porządek obrad został przyjęty jednomyślnie. Tak. Dlatego przystępujemy do następnego punktu wyboru wiceprzewodniczących Rady Gminy Adamówka. Proszę o zgłaszanie kandydatur na wiceprzewodniczących. Agnieszka Działo. Tak. Tadeusz. Także spytam po kolei kandydatów. Czy pani Agnieszka Działo wyraża zgodę na kandydowanie? Tak. Czy pan Tadeusz Stoncel wyraża zgodę? Czy pan Sławomir Buza wyraża zgodę? Tak. Czy komisja skrutacyjna, która była powołana do wyboru przewodniczącego, może zająć się tą sprawą? Myślę, że tak, chyba że ta komisja może dalej działać w tym składzie, która jest. Jeżeli tak zostaje, to dziękuję. Także pozostaje ten sam skład komisji skrutacyjnej. Także ogłaszam przerwę na przygotowanie kart do głosowania.
radnych uczestniczących w sesji za zgodą tych kandydatów. Zgoda na kandydowanie powinna być wyrażona na piśmie lub ustnie do protokołu. Czy kandydaci zgadzają się kandydować na wiceprzewodniczących? Tak. Kandydatem na wiceprzewodniczącego Rady Gminy może być wyłącznie radny Rady Gminy. Wiceprzewodniczących Rady Gminy wybiera się zgodnie z artykułem 19 ustęp 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym. To jest dziennik ustaw z 2024 roku, pozycja 609. Bezwzględną większością głosów w obecności co najmniej połowy ustawowego składu Rady w głosowaniu tajnym. Głosowania dokonuje się na kartach oznaczonych pieczęcią Rady Gminy. Karty do głosowania wydaje komisja skrutacyjna do rąk każdego radnego w imiennym wywołaniu. Na karcie do głosowania umieszcza się imiona i nazwiska wnioskowanych kandydatów na wiceprzewodniczących Rady Gminy w kolejności alfabetycznej. Głosowania dokonuje się poprzez postawienie znaku X w kratce obok nazwiska kandydata, na którego oddaje się głos. Można postawić najwyżej dwa znaki X na karcie do głosowania. W przypadku nieumieszczenia znaku X w żadnej kratce lub umieszczenia większej liczby znaków X niż dwa, głos uznaje się za nieważny. Można też postawić jeden znak X. Głosowanie tajne odbywa się w ten sposób, że każdy radny wywołany w porządku alfabetycznym, odebrawszy od komisji skrutacyjnej kartę do głosowania, dokonuje wyboru w miejscu zapewniającym tajność głosowania, a następnie wrzuca kartę do urny. Wypełnienie karty do głosowania w sposób odmienny od zasad przedstawionych w punkcie 6 spowoduje, że głos zostanie uznany za nieważny. Przewodniczący komisji skrutacyjnej ogłasza wyniki głosowania tajnego niezwłocznie po ich ustaleniu. Przystępujemy do głosowania. Pan Barszczak Kamil. Pan Bobko Czesław. Pan Brzyski Adam. Pan Buza Sławomir. Pan Ciurko Zdzisław. Pan Kierepka Jacek. Pani Lachawiec Anna. Pan Lisik Artur.
Pan Niczowski Ryszard. Pani Nieckarz Monika. Pan Pokrywka Piotr. Pan Popik Józef. Pan Stądzel Tadeusz. I pan Szewczyk Tomasz. Dziękuję bardzo za głosowanie. Ogłaszam przerwę na ustalenie wyników wyborów przez komisję skrutacyjną.
Wznawiam obrady. Proszę teraz pana przewodniczącego komisji skrutacyjnej o odczytanie protokołu z wyborów wiceprzewodniczących Rady Gminy Adamówka. Dziękuję panie przewodniczący. Komisja stwierdza protokół z obliczenia głosów oddanych w głosowaniu w wyborach na wiceprzewodniczących Rad Gminy Adamówka sporządzonego na sesji Rady Gminy w dniu 7 maja 2024 roku. Komisja w składzie. Przewodniczący Ryszard Nicowski, protokolant Komisji Nieckarz Monika, członek Komisji Ciurko Zdzisław. Po wyjęciu kart z urny i ich przeliczeniu stwierdza się, co następuje. Liczba radnych Rady Gminy obecnych na sesji uprawnionych do głosowania 15 radnych. Na wiceprzewodniczących Rady Gminy Adamówka zgłoszono 3 kandydatów. Buza Sławomir, Działa Agnieszka, Stoncel Tadeusz. Liczba radnych, którym wydano karty do głosowania 15. Liczba kart wyjętych z urny 15, liczba głosów ważnych 15. Liczba głosów ważnych oddanych na panią, przepraszam, na pana Buza Sławomir 5. Liczba głosów ważnych oddanych na panią Działo Agnieszka 11. Liczba głosów ważnych oddanych na pana Stoncel Tadeusz 13. Wobec powyższego komisja skrutacyjna stwierdza, że wiceprzewodniczącymi Rady Gminy Adamówka zostali wybrani pan Stoncel Tadeusz i pani Działo Agnieszka. Gratulujemy. Dziękuję komisji skrutacyjnej za przeprowadzenie głosowań. I gratuluję wyboru wiceprzewodniczącym i zapraszam do stołu prezydialnego. Zapraszam panie Tadeuszu. Nastąpi teraz złożenie ślubowania przez wójta gminy. Proszę pana Jacka Kierepkę o złożenie ślubowania. Obejmując urząd wójta gminy, uroczyście ślubuję, że dochowam wierności prawu, a powierzony mi urząd sprawować będę tylko dla dobra publicznego i pomyślności mieszkańców gminy. Tak mi dopomóż Bóg. Dziękujemy. Proszę teraz przewodniczącego Gminnej Komisji Wyborczej o wręczenie zaświadczenia o wyborze na stanowisko wójta gminy Adamówka panu Jackowi Kierepce. Wójt gminy Adamówka, pan Jacek Kierepka. Życzymy owocnej i konstruktywnej pracy na rzecz gminy Adamówka. Jeszcze raz gratulujemy. Gratulujemy nowemu wójtowi. Proszę teraz o zabranie głosu przez ustępującego wójta gminy Adamówka, pana Edwarda Jarmuziewicza. Dziękuję bardzo. Panie przewodniczący, Wysoka Rado, zaproszeni goście. W tej inauguracyjnej sesji chciałbym nie tylko powiedzieć o sytuacji gminy Adamówka na dzień dzisiejszy, ale troszeczkę przybliżyć państwu historię naszej gminy. Otóż gmina Adamówka w obecnym kształcie terytorialnym
który nie zmienił się do chwili obecnej, funkcjonuje od 1 stycznia 1972 roku. Zresztą wtedy powstały zdecydowana większość gmin, które funkcjonują do chwili obecnej. Oczywiście w międzyczasie były przekształcenia, tworzone były nowe gminy, gminy zmieniały swoje granice. Natomiast no, jeżeli chodzi o naszą gminę, to ona się nie zmieniła. Pierwsze samorządy powstały po odzyskaniu niepodległości w 1918 roku i nasza gmina była gminą większą. Między innymi obejmowała w różnych okresach czasu chociażby miejscowość Dąbrowica. Stąd w Dąbrowicy mamy las gminny. On co prawda jest przypisywany cieplicom, ale to jest związane z tym, że Dąbrowica kiedyś była na terenie naszej gminy kolonia polska i Słoboda. Zresztą kolonia polska wtedy, gdy była na terenie naszej gminy, była częścią Cieplic. I kiedy następowały różnego rodzaju przekształcenia już po wojnie, gdzie zostały tworzone tak zwane gromady, to gromada Cieplice właśnie obejmowała wieś Cieplice, ale z kolonią polską. Stąd kościół w kolonii polskiej został wybudowany na terenie Cieplic i dopiero w 1964 roku, kiedy była likwidowana gromada Cieplice i przyłączana do gromady Adamówka, gromada, to część Cieplic, czyli kolonia polska, powstała jako odrębna miejscowość. Tak jak powiedziałem, w granicach, w których gmina funkcjonuje od 1973 roku i pierwszym naczelnikiem gminy Adamówka przez krótki stosunkowo okres czasu, bo do 1976 roku był Władysław Lisik. Naczelnik ówczesny był powoływany przez wojewodę Przemyskiego, dlatego że gmina wówczas była tą najniższą jednostką, ale nie samorządu, a administracji państwowej. Od września 1976 roku do końca 1981 roku, kiedy to w Polsce następowały takie gwałtowne zmiany, naczelnikiem była pani Stanisława Chosicka, natomiast od 1982 roku funkcję naczelnika aż do początku 1990 roku, kiedy to powstały samorządy, funkcję naczelnika pełnił pan Edward Szynal. W 1990 roku powstała samorządna gmina, czyli gmina, która już nie była jednostką administracji rządowej, tylko jednostką administracji samorządowej. Pierwsze wybory, które odbyły się w 1990 roku, były wyborami do rady liczniejszej jak w tej chwili, bo jeżeli dobrze pamiętam, to chyba 21 radnych wówczas było w Radzie Gminy, ale ta rada miała jedną bardzo istotną kompetencję, ponieważ wybierała też wójta gminy. I pierwszym wójtem gminy
wybranym w tej pierwszej kadencji był pan Andrzej Janowski. No, muszę powiedzieć tak, że chyba no nie rozumiał samorządności, nie rozumiał rady, siły, że tak powiem, rady gminy, tego, że to nie wojewoda decyduje o tym, kto będzie, no w tym przypadku już nie naczelnikiem, ale wójtem gminy, bo wrócono do nazewnictwa, które było przed wojną i bezpośrednio po wojnie, bo bezpośrednio po wojnie też był wójt. Krótko, bo później tam władza doszła do wniosku, że trzeba tą samorządność ukrócić, a pierwszym właśnie po wojnie naczelnikiem, przepraszam, wójtem był Mikołaj Marczak. Natomiast jeżeli chodzi o ten początek właśnie tego samorządu, no niestety mój poprzednik, bo był akurat moim poprzednikiem, bardzo szybko się przekonał, że samorząd to trochę coś innego niż właśnie rządy naczelnika, na którego rada nie miała zbyt dużego wpływu. No i 16 lipca rada bardzo szybko, 1991 roku, bardzo szybko rozwiązała problem. Odwołała pana Andrzeja Janowskiego z funkcji i powołała mnie na stanowisko wójta gminy. Jaka była ta gmina właśnie samorządna, która powstała w 1990 roku? Otóż, szanowni państwo, no na terenie naszej gminy, za wyjątkiem osiedli mieszkaniowych, gdzie była ta podstawowa infrastruktura, czyli były wodociągi i kanalizacja. No, oprócz tego no, nie było żadnej konkretnej infrastruktury. Powstanie samorządów spowodowało taki niesamowity zapał mieszkańców do zmieniania wszystkiego, do budowania właśnie tej tak upragnionej infrastruktury. Na terenie naszej gminy zaczęło się to, można powiedzieć, w sposób fatalny, bo powstały społeczne komitety budowy, społeczne komitety telefonizacji gminy, bo tak one się nazywały. I już w 1991 roku, zresztą o początkach tego samorządu, jeżeli chodzi o finanse, to powiem, z budżetu, na skromnego budżetu naszej gminy, jaki on był, to jeszcze o tym powiem, miliard, tylko pamiętajmy, że to były stare jeszcze pieniądze przed denominacją, ponad miliard 200 milionów złotych wydano na budowę właśnie sieci telefonicznych. I ta budowa tych sieci telefonicznych okazała się niesamowitym niewypałem, dlatego że te społeczne komitety i gminy zderzyły się z Telekomunikacją Polską, która miała monopol, jeżeli chodzi o telefony. I powiem tak tylko krótko. Mieszkańcy gminy wówczas byli niesamowicie cierpliwi. Proszę sobie wyobrazić, że nie doszło do żadnej rewolucji w Radzie, bo przecież wybory co 4 lata wówczas się odbywały, a mieszkańcy na telefony z prawdziwego zdarzenia czekali 10 lat. 10 lat cierpliwie czekali i wreszcie w roku 2000 udało się właśnie wybudować nowy system poprzez te łącza międzycentralowe zbudowane na radioliniach, więc czekaliśmy z utęsknieniem, żeby w Sieniawie powstała duża wieża telefoniczna, zresztą no, niedaleko osiedla mieszkaniowego, a później te wieże powstały w Cieplicach, w Majdanie Sieniawskim, w Adamówce i w Krasnym i dzięki temu zostały po prostu uruchomione telefony funkcjonujące w taki sposób no, nowoczesny. I jak gdyby
na co chciałem zwrócić uwagę. 10 lat mieszkańcy czekali, ale tak naprawdę po 15 latach te telefony okazały się już bezużyteczne. Praktycznie w tej chwili prawie, że nikt z nich nie korzysta, no ale weszliśmy właśnie, ponieważ weszliśmy w taki okres no niesamowitego postępu technologicznego, technicznego i ta inwestycja, która tak długo trwała, no służyła mieszkańcom bardzo krótko. Ale następnym problemem, który nękał tą gminę, tak jak powiedziałem, za wyjątkiem osiedli mieszkaniowych, które miały dostarczaną wodę z ujęcia w Dobrej, było wodociągowanie gminy. Tutaj to wodociągowanie rozpoczęło się od poszukiwań wody i mieliśmy tutaj takie bardzo negatywne rokowania. Wszyscy mówili, co wy tam szukacie, przecież to taka potężna firma jak Iglopol nie znalazła tutaj wody, tylko czerpie tą wodę aż z Dobrej. Na szczęście tutaj takie podejście było no, naprawdę fachowe, ponieważ robiliśmy badania elektrooporowe, coś troszeczkę tak, jak w tej chwili robi geofizyka, oczywiście na zupełnie inną skalę i zupełnie innymi metodami. I udało się tą wodę znaleźć, ale jak nam firma opracowała program wodociągowania gminy, zresztą wtedy, żeby uzyskać jakiekolwiek środki, trzeba było od razu opracować program kanalizacji po to, żeby tylko był, no tak jak teraz się często zdarza, że trzeba jakieś tam mieć programy rozwoju, strategię rozwoju, tak wówczas też był taki wymóg, żeby mieć program kanalizacji, chociaż nie musiał być on jednocześnie realizowany. No z tego programu wynikało, że środki potrzebne na wodociągowanie gminy są dużo większe niż budżet naszej gminy, a wiadomo, że nigdy nie można budżetu w 100% przeznaczyć tylko i wyłącznie na inwestycje, ponieważ w tym czasie już przejęliśmy szkoły, które no jednak stanowią no spory odsetek środków, które są w budżecie na ich utrzymanie. Ale wówczas wykorzystaliśmy badania, które na terenie naszej gminy robił pan doktor Lewicki. Otóż z jego badań wynikało, że woda, która jest w studniach, jest bardzo złej jakości. Jest w niej bakteria Helicobacter pylori. No do tej pory pamiętam, bo ta informacja pomogła bardzo w uzyskiwaniu środków zewnętrznych. Mianowicie tutaj no, wykorzystaliśmy wówczas, oczywiście nie było takich mediów jak w tej chwili, ale wykorzystaliśmy lokalną prasę, wykorzystaliśmy lokalną telewizję i oni nakręcili kilka audycji, które pokazywały po prostu ten problem. W związku z tym mogliśmy pozyskiwać środki z budżetu województwa przemyskiego wówczas, ale również i z Ministerstwa Rolnictwa, które też posiadało środki na właśnie budowę wodociągów. I w bardzo krótkim okresie czasu, bo stację wodociągową wybudowaliśmy w 1996 roku, natomiast już w roku 1990, czyli przed jeszcze oddaniem właśnie telefonów do funkcjonowania, zakończyliśmy właśnie wodociągowanie takie kompleksowe całej gminy i chcę tutaj podkreślić, że wodociągi docierają do wszystkich miejscowości, do wszystkich osad na terenie naszej gminy. Oczywiście ciągle wymagają jeszcze rozbudowy. Zresztą pewnie w najbliższym czasie
będą też wymagać nie tylko rozbudowy, ale i przebudowy, bo one są wybudowane no, na takiej technologii, jak wówczas była stosowana, czyli rury są PCV, a nie PE, takie jak w tej chwili są stosowane, no, a mają już no, swój wiek, zbliżają się w niektórych, no, zbliżają się do 30, czyli tak naprawdę zgodnie z zasadami księgowości już dawno uległy całkowitej amortyzacji. I tutaj no, myślę, że to taki największy wówczas sukces był gminy, ponieważ no, bardzo szybko rzeczywiście ta dobra, bezpieczna dla mieszkańców woda no, jest im dostarczana. Następnie była realizowana kanalizacja, która no powoli dobiega końca, chociaż jeszcze nie wszystkie miejscowości są skanalizowane. Natomiast chciałbym jak gdyby też pokazać tak przykładowo, jak wyglądała na początku sytuacja finansowa gminy, która no, prawda jest taka, że nie ma jakichś tam dużych źródeł dochodów, ponieważ no, jesteśmy gminą typowo rolniczą. Na szczęście w międzyczasie powstały nowe zakłady, no, szczególnie w zakresie przetwórstwa drewna, ale nie tylko, bo przecież mamy dwie fabryki okien, które no, są jakimś tam źródłem dochodów do budżetu gminy. Ja tutaj mam przed sobą informacje z realizacji budżetu za rok 1991. Wówczas dochody budżetu wynosiły 2 miliardy 998 milionów 725 tysięcy złotych. Chcę tylko podkreślić, że później była denominacja, czyli tak naprawdę to było 299 po denominacji 299 tysięcy złotych. Natomiast no, zrobiłem takie porównanie, porównując do wynagrodzenia wójta, to wówczas wystarczyłoby na 961 wynagrodzeń miesięcznych wójta. Natomiast jeżeli chodzi o to, co pewnie Państwa najbardziej interesuje, o obecną sytuację finansową, obecne dochody, dochody na rok 2024 po ostatnich zmianach w budżecie to kwota 39 475 793 zł, czyli gdyby to przeliczyć na wynagrodzenie wójta, to 2631, a więc no widać, że to jest, ten budżet jest no nieporównywalnie większy. Ale to wynika też z tego, że doszło bardzo dużo nowych zadań, a poza tym my w tym akurat roku korzystamy z bardzo dużych dofinansowań i w związku z tym mamy bardzo duże wydatki inwestycyjne, wydatki majątkowe, bo te wydatki majątkowe to kwota 33 320 prawie 5 tysięcy złotych, a więc one są bardzo zbliżone do dochodów. W związku z tym proszę się nie dziwić, że deficyt budżetu jest no, wysoki, 15 milionów ponad. Natomiast chcę od razu zaznaczyć, że ten deficyt
W sporej części, bo Państwo na zakończenie sesji otrzymacie materiały związane z realizacją budżetu za rok 2023 i tam zobaczycie, że jest nadwyżka, która po prostu będzie też źródłem pokrycia tego deficytu. I realizujemy i jest jeszcze do zrealizowania dużo zadań inwestycyjnych. Ja może o tym już w tej ogólnej sytuacji nie będę mówił, bo na pewno będzie trzeba się nad tymi zadaniami, no, że tak powiem, pochylić, żeby je zrealizować i żeby wykorzystać te środki, które no, nasza gmina może w tym roku jeszcze wykorzystać. Chcę tylko powiedzieć, że na chwilę obecną nie jest gmina w trudnej sytuacji, ponieważ no, mamy ulokowane środki w naszym banku i są to kwoty niemałe. Jedna lokata, która będzie się kończyła 2 czerwca, jest na 1 300 000, a druga lokata, która będzie się kończyć 2 sierpnia, jest na 5 milionów złotych. I na pewno jest to tak skalkulowane, żeby po prostu no, do tego czasu te środki, które na bieżąco będziemy otrzymywać, żeby wystarczyły. Także tutaj no, nikt nie robi żadnych szaleństw, żeby pokazać, że nie wiadomo co zrobimy i zostawimy tą przysłowiową kasę pustą, bo możecie się zorientować, jak jest w innych gminach, jeżeli ktoś no, uważa, że zresztą takie trochę były głosy, że to w naszej gminie to już jest tragedia. Nie ma tragedii, tragedii nie będzie, jeżeli po prostu będzie mądrze to gospodarowane. Natomiast chciałbym jeszcze na koniec powiedzieć coś, czym jestem bardzo zbudowany, jeżeli chodzi o dzisiejszą sesję, bo tam troszeczkę rozeznania mam, chociaż nie żyłem tymi wyborami aż tak bardzo z racji tego, że w bezpośredni sposób nie brałem udziału, ale mogę śmiało powiedzieć, że stało się coś, czego chyba w żadnej gminie się nie wydarzy. Bo proszę zobaczyć, jeżeli chodzi o prezydium rady, to są przedstawiciele wszystkich komitetów. Czyli myślę i ja mam takie dobrą informację dla tych, którzy powiedzmy biorąc udział w wyborach do tego prezydium nie uzyskali tego, co chcieli, ale ja jestem przekonany, że będzie tak, jak było w ostatnich kadencjach, że nie będzie podziałów na tych, którzy są z opozycji, tych, którzy są z jakiejś tam koalicji, że po prostu będzie prawdziwa praca na rzecz gminy, że nie będzie tych podziałów, które są tak bardzo niszczące w wielu samorządach. Ja nie mówię, że może jesteśmy tutaj jakimś takim strasznym wyjątkiem, ale w wielu samorządach właśnie takie podziały są po prostu no naprawdę wyniszczające i one są takim bardzo, bardzo złym przykładem. Na szczęście w naszej gminie od wielu lat tych podziałów nie ma. Wiadomo, są wybory, startujemy, bierzemy udział, bo po prostu to, no tak trzeba, no nie może być tak, że zresztą mnie razi, może się komuś narażę, ale mnie razi, jak nie ma kontrkandydata dla wójta, jak nie ma kontrkandydata dla radnego, bo po prostu to
naprawdę został osiągnięty dzięki wam wszystkim. Dzięki temu, że właśnie zdecydowaliście się z różnych komitetów startować, że mieszkańcy naszej gminy mieli możliwość wyboru, bo to jest po prostu bardzo ważne. Konkurencja wszędzie jest potrzebna i po prostu tutaj też, no powiedzmy na szczeblu rady, bo to trudno w gminie mówić o jakiejś tam wielkiej polityce, ta konkurencja jest potrzebna, natomiast myślę, że będzie tutaj no, taka wspólna praca, wspólna troska o rozwiązywanie problemów, których na pewno wam nie braknie, bo to nie jest tak, że już, mogę powiedzieć tak, że gmina Adamówka dużo osiągnęła, ale to nie znaczy, że jeszcze już nie ma co robić. Jest co robić, to znaczy to, tutaj chcę też powiedzieć, bo ja zawsze lubię mówić szczerze i niczego nie ukrywać przed radą. Chcę powiedzieć, że służę swoją osobą, jeżeli będzie potrzeba, żeby w tym szczególnie takim trudnym okresie realizacji bardzo dużych inwestycji, służę swoją osobą. Na ile to, powiedzmy, pan wójt zechce. No i też, żeby to nie było wbrew radzie, natomiast absolutnie chcę jasno powiedzieć, ja nie po to nie startowałem w wyborach, żeby próbować teraz rządzić. Chyba każdy przyzna, że pewnie jakoś tam żeście się umawiali, pewnie żeście jakieś prowadzili negocjacje. Ja absolutnie w tym nie brałem udziału i chyba każdy to potwierdzi, bo po prostu nie można w pewne sprawy się, że tak powiem, wpychać, brzydko mówiąc. Natomiast też chcę powiedzieć, że jakby poprzednie wybory, mimo że ja startowałem, to często też były pytania takie, a jak pan przegra wybory, czy pan pomoże? Oczywiście, bo ja tu nie jestem po to, żeby rządzić, tylko żeby ewentualnie, jeżeli będzie taka potrzeba, to żeby po prostu to przekazanie władzy nie było takie na zasadzie, o, jest dobrze, mogę się pochwalić, tyle pieniędzy zostało, a później jak gdyby ewentualnie krytykować, bo tak niektórzy to robią. Także to wszystko, co chciałem powiedzieć, chociaż jeżeli ktoś z państwa radnych, bardzo się cieszę, że teraz w stosunku do tego, co było w poprzedniej kadencji, trzeba mówić państwa radnych, bo są panie i to w liczbie, w jakiej, no myślę, że to chyba panie dorównały wszystkim z poprzednich kadencji, bo naprawdę rzadko się zdarzyło, żeby panie były w radzie, nigdy nie było dwóch. Także tutaj pod tym względem też po prostu ta kadencja będzie w pewnym sensie wyjątkowa. Ja dziękuję, jeżeli są jakieś pytania, to bardzo proszę. Są do mnie oczywiście. Dziękuję bardzo panu wójtowi za przedstawienie tak obszernej historii naszej gminy. Panie wójcie, ode mnie i myślę, że od wszystkich dziękujemy. Więcej nie będę na ten temat mówił, chyba każdy wie, o co chodzi. Także następnym naszym punktem są sprawy różne i wolne wnioski. Jeżeli ktoś z państwa radnych ma jakąś sprawę, którą chciałby przedstawić na sesji, to bardzo proszę. Proszę bardzo, pan wójt. Panie przewodniczący, państwo przewodniczący, Wysoka Rado. Ja przede wszystkim chciałem tutaj od razu gratulacje złożyć ze względu na zaufanie, które państwo radni udzieliliście swoim przedstawicielom w prezydium rady.
I gratuluję oczywiście wszystkim Państwu radnym wyboru, bo jesteście reprezentantami społeczeństwa i mam nadzieję, że będziecie godnie reprezentować społeczeństwo, swoje okręgi wyborcze. Ja również jestem reprezentantem społeczeństwa i również przychodzę tutaj z taką misją, żeby jak najlepiej wypełniać pomysły, oczekiwania społeczne. Dlatego zachęcam Państwa wszystkich do współpracy. Jestem otwarty na rozmowy. Mam zamiar prowadzić, kontynuować te inwestycje, olbrzymie inwestycje, które są na terenie gminy rozpoczęte. Oczywiście razem, wspólnie z Państwa pomocą. Chciałbym oczywiście z tego miejsca również podziękować bardzo serdecznie swoim wyborcom, waszym wyborcom za obdarzenie mnie zaufaniem, za to, że widzą we mnie gospodarza, który będzie kontynuował rozwój gminy Adamówka, oczywiście z nowymi pomysłami, z nowymi działaniami, gdyż te jak zawsze są bardzo potrzebne. Uważam, że to jest motorem napędowym gminy, więc dlatego też oczekuję na dobrą współpracę z Państwem tutaj w Radzie. Dziękuję bardzo serdecznie radnym ubiegłej kadencji. Nie tylko ubiegłej, ale ubiegłych kadencji, gdyż miałem okazję również współpracować z tymi osobami, co bardzo wzbogaciło mój dorobek jak gdyby samorządowy. Dziękuję Państwu sołtysom, którzy też są tutaj jak gdyby takimi osobami numer jeden na terenach wsi, działają społecznie, działają w różnych organizacjach. Dziękuję Państwu przedstawicielom stowarzyszeń różnych, kół gospodyń wiejskich, ochotniczych straży pożarnych, ale również stowarzyszeń innego rodzaju. Chciałbym z tego miejsca również podziękować panu przewodniczącemu gminnej komisji wyborczej za sprawne przeprowadzenie wyborów, za sprostanie trudom podczas tych wyborów. Proszę przekazać wszystkim członkom komisji moje podziękowania. Dziękuję państwu dyrektorom, państwu kierownikom jednostek organizacyjnych gminy oraz wszystkim pracownikom gminy, bo tak naprawdę urząd to ludzie i to jest największa wartość, która jest tutaj i dzięki którym ten urząd może funkcjonować. Oczywiście chciałem bardzo serdecznie podziękować panu wójtowi Edwardowi Jarmuziewiczowi, który od 91, tak, panie wójcie? Dobrze pamiętam, dobrze. Od 91 roku pełnił tutaj funkcję gospodarza gminy. Podczas pana kadencji, wieloletniej kadencji, wiele się tutaj zmieniło w tej gminie. Mam nadzieję, że nadal pan będzie służył swoją pomocą, doświadczeniem i nie odwróci się pan, jak gdyby, jeżeli będzie taka potrzeba. Szanowni Państwo, dziękuję wam jeszcze raz bardzo serdecznie i zapraszam do współpracy. Dziękuję bardzo panu wójtowi. Czy ktoś z Państwa ma jeszcze jakieś sprawy? Nie widzę, także zamykamy sesję. Zamykam pierwszą sesję Rady Gminy Adamówka 9 kadencji. Dziękuję bardzo Państwu radnym za przybycie na sesję, sołtysom, zaproszonym gościom i panu przewodniczącemu komisji oczywiście za przedstawienie i za przybycie. I prosiłbym Państwa radnych o pozostanie jeszcze parę minut po sesji, bo chcemy po prostu wybrać członków komisji poszczególnych, żeby do następnej sesji
już były komisje ustalone. No, dziękuję bardzo.